Witam Państwa na kolejnym filmie, ale tym razem będzie trochę turystyki. Ten film, który chcę Państwu przedstawić, będzie pokazywał trochę takiego luźnego tematu, no jak turystyka. A więc trochę odejdziemy od tych ciężkich tematów, które mieliśmy tutaj na Królewskiej. No i czasami taki przerywnik jest potrzebny. No i takim przerywnikiem tutaj będzie kilka filmów, które są z sobą połączone. One właśnie będą mówić o tym miejscu. Powiemy sobie o Trójmorskim Wierchu w Kotlinie Kłodzkiej i powiemy sobie o rzece Ryń. Co to jest za rzeka Ryń? No, ale zrobimy to w ten sposób, że tutaj to omówię. Tutaj jest akurat wstęp do tych wszystkich filmów. Widzimy, w jakim miejscu jestem. To jest bardzo ciekawe miejsce. To jest taka altana i tu jest staw wykopany no, w latach 90. I tutaj jestem akurat w takim zajeździe z Bali. To się nazywa Na Wilku. To jest koło Kępna, natomiast ta trasa, która tutaj biegnie obok, bo to jest przydrożny taki bar, to się znajduje na trasie, przy trasie numer 11, czyli z Kępna do Poznania, o, na tej trasie. I co chcę tutaj powiedzieć, że tutaj jesteśmy w takim ładnym miejscu. Tutaj jest taką ciekawostką, że kaczki są tak przyzwyczajeni do klientów, którzy tu przychodzą, się zatrzymują samochodami albo przyjeżdżają z Kępna. One po prostu wychodzą z wody i przychodzą jak psy, żeby coś im tam rzucić. Akurat teraz ja ich tutaj specjalnie nie nęciłem, żeby one przyszły, ale po prostu innym razem, jak będę tutaj, to też po prostu sfilmuję takie coś. No. A na razie tutaj co widzimy? Ten staw został utworzony i on bardzo ładnie tutaj wygląda, został zarośnięty. To jest piękne miejsce wylęgu kaczek i innych ptaków wodnych. Tutaj widziałem nawet żurawie, bociany i tak dalej. Nawet łabędzie. O, już tam coś za plecami lądowało, bo słyszałem. Tu widzimy, no to jest takie miejsce, no właśnie dla ptactwa wodnego jak najbardziej. Bardzo ładne miejsce, tu się można zatrzymać. Tutaj jest stosunkowo tanio zjeść i bardzo dobrze. To jest taka prosta kuchnia, ale bardzo skuteczna, nie? I widzimy tutaj śpiew ptaków, no bardzo ładne miejsce. Tu z innego ujęcia Państwu pokażę, jak ten zajazd wygląda w takiej pełnej krasie, bo ja tutaj jestem w takiej altanie, tak na uboczu, ale po prostu z drugiej strony tego stawu to Państwu pokażę, jak to wszystko ładnie wygląda, jak ta panorama tutaj wygląda i tak dalej. Natomiast wreszcie, bo to będzie kompilacja, to jest takie połączenie paru filmów, to Państwo się zobaczą tak. Właśnie, Trójmorski Wierch, co to jest? To jest w Kotlinie Kłodzkiej, też tutaj są spięte dwa filmy i też zrobię do tego oddzielny taki wstęp. Trochę powiem o tym Trójmorskim Wierchu. Później oczywiście rzeka Ryń. No właśnie, co to jest rzeka Ryń? To od razu Państwu powiem. To jest polska nazwa Rynu, bo Ryn to jest nazwa łacińska. Ryń to jest, ponieważ no, Imperium Polaków sięgało Renu, albo jeszcze dalej, czyli od oceanu do oceanu, czyli od Normandii po Sahali, czyli to jest wyspa na oceanie spokojnym. Czyli tam gdzieś okolice Władywostoka, czyli daleki, daleki wschód. No oczywiście to imperium z czasem się rozpadło. Natomiast te wszystkie nazwy zostały w historii i dlatego można dzisiaj powiedzieć na Ren, że to jest Ryń. O, dokładnie tak. Są jeszcze tutaj w międzyczasie, co powiem, z takich ciekawostek historycznych. Język Traków to nie był grecki, tylko to był polski. No i tutaj dla ciekawostki mam dla Państwa jeden taki blog, artykuł, który praktycznie potwierdza to, co od pół roku tutaj mówiłem na temat właśnie Imperium Polaków, z którym Rzym sobie nie poradził. Mówiłem, w jaki sposób z Azji Mniejszej wędrowali Polacy właśnie zdobywając Euroazję. Nie? Też mówiłem to dość dawno, bo to było gdzieś sprzed pół roku. I te przez te pół roku zawsze te filmy historyczne mówiłem. Natomiast to, co Państwu tutaj zalinkuję, to jest taki gwóźdź programu. To jest taki materialny dowód
napisany właśnie greckimi literami, ale po polsku. No to Państwo zobaczą jako ciekawostkę tutaj do tego filmu turystycznego. No to w tej części tyle. Jeszcze Państwu później pokażę właśnie ten cały zajazd, jak on tutaj wygląda z innej części. No i przejdziemy później do dalszych części odcinku filmu. A więc no, zapraszam na cały film. Tym razem turystyka, odpoczynek, przerwa, można powiedzieć przerywnik. Prosimy. No, tak jak obiecałem Państwu, to przedstawiam właśnie to miejsce, z którego robiłem wstęp. I tutaj tak przelecę kamerą, jak to wszystko wygląda. Tutaj oczywiście już zaczyna być hałas ciężarówek, bo tutaj mamy tą drogę 11. Ale zobaczmy na ładny staw. Oczywiście to jest nazwa bar na Wilku, zajazd na Wilku. Tutaj jest bardzo dużo takich rzeźb z drewna i w ogóle z formy z plastiku. Ja może tutaj takiego żubra, to jest jeden z wielu takich figur, przybliżę. O, widzimy tego żubra? O, jak najbardziej. To są inne zwierzęta, proszę bardzo. Tak to tutaj wygląda. Tu są szereg atrakcji. Tutaj jest miejsce dla zabaw. Tutaj jest właśnie ten. Tam są takie właśnie altana. A i tutaj nasz, proszę bardzo, nasz wilk. A tu oczywiście ten cały staw, który mamy. O, też bardzo ładne. Tutaj bardzo dużo osób przyjeżdża na ryby. Tu wędkarzy jest pod dostatkiem. No i tak to tutaj wygląda. Jak jeszcze raz przejadę. Jest to bardzo ładne miejsce. Tutaj jak jest właśnie ciepło, to jest wręcz rewelacyjnie. Teraz mamy trochę tutaj tak burzowo, ale nic nie szkodzi. Tak po prostu ta pora roku jest rewelacyjna. To jest koniec maja, więc tutaj nie ma o czym rozmawiać, na przykład to wszystko taka soczysta zieleń. To wszystko bardzo pięknie wygląda. O, ja jeszcze raz tutaj przybliżę pewne elementy tego zajazdu. To jest, o. A więc dzisiaj znów jest turystyka, jest, nie ma specjalnej, o, to oczywiście ludzie przejeżdżają akurat w tej chwili. Ja tak specjalnie z daleka, wiecie, filmuję, ponieważ no nie chcę, żeby tam jakiś tam człowiek się znalazł i ja mu tam zaraz go sfilmuję i będzie w YouTubie. A więc no chwilowo jest tam, nie ma nikogo. Ale jeżeli chodzi o samo miejsce, samo w sobie jest bardzo ładne. No to tyle tutaj z tego zajazdu, a już resztę wstępów będzie już do Trójmorskiego Wierchu i do rzeki Ryń. To na razie. Tak, teraz trzeba tutaj gwoli wstępu parę słów powiedzieć na temat Trójmorskiego Wierchu. Co to jest? Trójmorski Wierch jest to szczyt w masywie Śnieżnika w Kotlinie Kłodzkiej. I jedzie się tam drogą od Kłodzka na południe w stronę Boboszowa. I tuż przed Międzylesiem, bo tam jest akurat tak, Międzylesie to jest takie większe miasteczko, parę tysięcy mieszkańców. I później 7 km dalej już na granicy jest Boboszów, to jest przejście graniczne z Czechami. Akurat tu się, żeby się tam dostać na ten Trójmorski Wierch, to trzeba przed tym Międzylesiem skręcić w lewo i to jest i dojechać do miejscowości Goworów i wyżej. No właśnie, to jest ciekawostka wyżej. Kiedyś tam była kiepska droga, teraz zrobili asfaltówkę, ona jest bardzo malownicza. Praktycznie samochód się wspina, już teraz, no wiadomo, po asfalcie, ale po prostu widać piękne wąwozy. Znaczy to jest jeden wąwóz po prostu. Po prawej stronie mamy rzekę, tutaj trochę asfaltu, no i tu mamy pionową ścianę po lewej stronie. Także mamy nagle, powiedzmy, w takich sobie górkach, pagórkach, to nie są jakieś tam Tatry, a tutaj jesteśmy i to jeszcze wszystko obrośnięte lasem. Znajdujemy się, no jakbyśmy byli w jakichś wielkich rozpadlinach skalnych, nie? Ale wszystko porośnięte lasem i to pięknie wygląda, także tam dojazd i co my jedziemy do tego Trójmorskiego Wierchu, ale ta droga nas doprowadzi do schroniska Ostoja. To jest praktycznie też zajazd Ostoja.
to znajdziecie Państwo w internecie. To jest 814 metrów nad poziomem morza. To jest to schronisko. A mniej więcej 300 metrów wyżej jest właśnie ten Trójmorski Wierch. Ale dlaczego ja właśnie o tym mówię? Bo to jest akurat wstęp do tych dwóch filmików na temat Trójmorskiego Wierchu. Otóż tam zrobiono atrakcję turystyczną zwaną wieżą widokową. Ją zrobiono po 2010 roku, bodajże 2011. No i piękna z drewna wykonana wieża, wzmocniona stalą. Panorama prześwietna na całą Kotlinę Kłodzką, na Czechy jeszcze dalej. No to jest panorama 360 stopni, no wręcz rewelacja. I właśnie od tego schroniska Ostoja, tam trzeba przejść 40 do godziny. No, ale takie, to idzie się wzdłuż granicy, więc słuchajcie, to tempo jest niezłe, no bo nachylenie też jest niezłe. A więc w ten sposób. I tutaj te dwa filmy, które są, takie filmiki, no to jeden mówi o tym, co jest pod, co widzimy pod tą wieżą, z wieżą, no i później, a drugi jest o szczycie, ze szczytu tej wieży, a więc widoki są wspaniałe. Myśmy tam byli w maju, ale to było 2 lata temu, wiało jak mało kiedy, ale przynajmniej tam jest zawsze właśnie, tam czuć wiatr, zawsze, tylko mniejsze albo silniejsze. Ale sam dojazd do tej Ostoi, tam też oczywiście są noclegi też, powiedzmy, bardzo tanie i też tam można się posiłkować jakimś posiłkiem, ale też miejsce jest takie no wyjątkowe, bo tam praktycznie nikogo nie ma. No. Ale wiadomo, to jest jak to turystyka, ma to do siebie, że coraz więcej ludzi się tu pojawia. Kilkanaście lat temu, jak się zanurzyłem w te regiony, no to praktycznie tam nikogo nie było. Natomiast w tej chwili jest to już tak trochę podremontowany, ale bardzo atrakcyjny obiekt po niemiecki. I miejsce jest na taki jakiś taki spokojny wypoczynek, tak zwany spokój, wolne ruchy. To jest rewelacyjne. Tam oczywiście jest, wybija źródło obok, które jest czystą wodą taką źródlaną. To można zawsze się po drodze gdzieś umyć i tak dalej. Chociażby nogi w takim upale pomoczyć i tak dalej. No, ochłodzić się chwilę, nie? Bardzo ładne miejsca, panorama, czy nawet powiedzmy bez tego Trójmorskiego Wierchu, nawet koło tego schroniska Ostoja, to możemy zobaczyć całą panoramę i też pięknie wszystko wygląda. Nawet nie musimy tam wchodzić na samą górę, ale dla tych, co lubią robić sobie jakąś kondychę, no to akurat mają miejsce do ćwiczeń. Ale też jest bardzo malownicze przejście, też tutaj nie jest to tak stricte ten szczyt Grani, to jest granica między Polską a Czechami. Po tym szczycie Grani to też tam nie ma za dużo drzewa, więc też są wspaniałe widoki po drodze. A więc miejsce jest bardzo atrakcyjne. Ja tutaj zapraszam na ten kawałek filmu, a jeszcze nam została rzeka Ryń, ale to następnym razem. Mamy Czarną Górę, tu mamy na dole co? To Marię Śnieżną, to jest. To jest wieża na Trójmorskim Wierchu. A my tu mamy kamienie, o. I widok na Czechy. To jest Międzylesie, o. Tak to wygląda. Cała panorama z Trójmorskiego Wierchu.
Tak, teraz trzeba parę zdań powiedzieć na temat Mogącji i Wiesbaden. Otóż to, co Państwo zobaczą, te dwa filmy, takie filmiki krótkie, to jest akurat z mostu nad Renem. Nad Renem, czyli no właśnie, nad Ryniem dokładnie. To jest, to filmowałem też parę lat temu. Ale co jest tutaj ciekawe, to jest most łączących, jest parę mostów. One łączą Moguncję, to jest lewy brzeg Renu, patrząc na do ujścia i do ujścia Renu do Morza Północnego, czyli po lewej stronie mamy Moguncję, czyli Mainz, i mamy po prawej stronie Wiesbaden. No i tutaj rzeka jest bardzo ruchliwa, co powiem ciekawego, jest bardzo czysta, bo jest trochę utrzymana na dość dobrej kondycji czystości. Tutaj oczywiście jest po części Moguncji promenada, przy tej promenadzie są super hotele i tak dalej. Jest to wszystko tak bardzo ożywione. Po części Wiesbaden naprzeciwko to są chaszcze, ale Wiesbaden ma trochę dalej swoją promenadę wraz z takim słynnym zamkiem, który tam się znajduje. Taki wiesbadeński typowy zamek właśnie nad brzegiem Renu, bo Ren to był szlak komunikacyjny i nie tylko tutaj są zamki w Moguncji czy też Wiesbaden, ale jak się zaczyna później kilkadziesiąt kilometrów dalej w Rüdesheim, przełom Renu, to tam po prostu zamek na zamku jest. Tam są panoramy widokowe, bardzo piękne miejsca, nie? Tam też jeździłem, ale niestety nie zrobiłem tam takich filmów. Chociaż kto wie, zobaczę, przejrzę tą swoją bibliotekę, zobaczę i Państwu też pokażę właśnie filmy stamtąd. Zobaczymy, jak to będzie, no ale po prostu na razie przedstawiam to, co tutaj jest. Jeżeli chodzi o takie walory takie turystyczne, no to właśnie jako rzeka to zawsze jest centrum uwagi. I tutaj po Renie bardzo dużo pływa statków wycieczkowych, bo Ren to jest taka arteria, która jak kiedyś była arterią, to tak samo teraz jest arterią i tutaj barki co chwilę pływają. Pełno, co chwilę jakaś marina jachtowa w jakimś zakolu zrobiona, sztucznie albo naturalnie. Są motorówki, jachty motorowe i nawet jachty żaglowe. Więc po prostu to wszystko u nich turystyka jest tutaj pociągnięta. Zresztą nie ma się co dziwić, to jest społeczeństwo bardzo bogate, z większą wartością siły pieniądza niż polska złotówka. Ale to już jest, jak mówiłem wcześniej, to jest już wydźwięk, można powiedzieć, uwarunkowania historyczne i bankowe, o których mówiłem dwa filmy wcześniej, nie? A więc tak to wygląda. No i co? To byłoby na tyle. Ten most jest taki właśnie bardzo charakterystyczny. Co ciekawe, na środku tego mostu jest podział. Tu się znajduje Hesja, czyli Wiesbaden, a tutaj jest nadrenia Palatynat. I tu taką tablicę dość dużą postawili, żeby każdy wiedział, że jak przejeżdża środek mostu, no to żeby wiedział, że to jest... że wjeżdża, załóżmy, z tej Moguncji, wjeżdża do Wiesbaden, do Hesji. O, w ten sposób. Jeżeli chodzi o kwestie takie, którą kiedyś po prostu po raz pierwszy do Niemiec do znajomego pojechałem, kiedy pracowałem na kolei i miałem darmowy bilet. No i tu właśnie pojechałem z rodziną do Niemiec, no i właśnie pociągiem. No i właśnie pamiętam właśnie te wszystkie wycieczki pociągiem właśnie wzdłuż Renu. Do Bonn, Kolonii, no i później drugą stroną Renu. Ponieważ te linie kolejowe, tam jak się za trochę, one są po obu stronach brzegu Renu. Te linie kolejowe po prostu. Także z Wiesbaden linia biegnie wzdłuż Renu do Koblencji i z Moguncji też wzdłuż Renu do Koblencji. Koblencja to jest już powiedzmy tam 100 czy 150 km dalej, nie? Od tych. Ale tutaj właśnie na tym moście byłem, no i właśnie
te dwa filmiki Państwu chcę przedstawić. To tyle.